Czy Łukaszenka i jego armia włączą się do wojny przeciw Ukrainie? Co dzisiaj dzieje się na Białorusi? O tym w Układzie Otwartym dzisiaj. Te rozmowy mogę prowadzić dzięki Państwu, dzięki temu, że wspieracie mój projekt. Serdecznie za to dziękuję wszystkim patronom. Dzisiaj szczególnie kilku osobom chciałbym podziękować, które właśnie w ostatnich dniach dołączyły. Piotr Lewandowski, Anna Biernat, Tomasz Marciniak, Dominik Wojtkiewicz. Serdeczne dzięki, wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Zapraszam wszystkich na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zaczynamy rozmowę. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witaj jeszcze raz. Dzień dobry, raz jeszcze. Poprzednią rozmowę, której Państwo mogli nie oglądać, ale która była bieżącym komentarzem do szczytu natowskiego, zakończyliśmy takim półżartem, czy żartem o tym, że być może w Mińsku kiedyś będzie skrzyżowanie ulic Stoltenberga i Załańskiego. To w ogóle jest możliwe, żeby władza Łukaszenki osłabła? Myślę, że władza Łukaszenki, ona osłabnie, ona w zasadzie już jest sporo słabsza niż jeszcze była kilka lat temu i niestety się opiera przede wszystkim na sojuszu wojskowym z Rosją, o czym za chwilę pewnie. Natomiast raczej nie sądzę, żeby to skrzyżowanie było możliwe w Mińsku, dlatego że z punktu widzenia Polski czy państw wschodniej flanki to skrzyżowanie Stoltenberga i Załańskiego ulic, znaczy mam nadzieję, że będą żyli długo, bo jednak ciągle u nas obowiązują przepisy, że raczej się pośmiertnie nadaje nazwy ulic. Ale nie na Białorusi. Natomiast nie sądzę, żeby na Białorusi też to było możliwe. Z prostego punktu widzenia na razie nie wygląda na to, żeby to państwo w ogóle zmierzało w stronę jakiejkolwiek integracji z Zachodem. I wyszło z orbity Moskwy. No raczej niestety nie, więc myślę, że jeżeli kiedykolwiek Białoruś, czego jej życzę, by się doczekała, to pewnie już to będzie inny sekretarz generalny i pewnie inny prezydent Ukrainy. To tak, ale to inny sekretarz generalny już będzie za 2 lata, więc to nie jest taka odległa perspektywa. No dobra, ale co dzisiaj się dzieje z Łukaszenką? No właśnie, Łukaszenka, który popełnił te 2 lata temu już prawie bardzo duży błąd, to znaczy w pełnej panice zadzwonił do Władimira Putina po wyborach, które być może nawet i przegrał, albo co najmniej byłaby druga tura, gdzie poprosił o gwarancję bezpieczeństwa. No oczywiście Rosja ich udzieliła, tylko nie ma nic za darmo w polityce międzynarodowej. Rachunek z Kremla został wystawiony poprzez między innymi projekty integracyjne, podpisanie 28 programów integracyjnych w listopadzie ubiegłego roku i również pogłębienie i przyspieszenie, wręcz pogłębienia integracji wojskowej rosyjsko-białoruskiej i tegoroczna opublikowana doktryna wojenna państwa związkowego Rosji i Białorusi. I to wszystko pokazuje, że w zasadzie Białoruś w dużym stopniu straciła swoją suwerenność i zdolność do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A to zresztą widać też, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje podejmowane przez władze Białorusi, przez Ministerstwo Obrony, ale też przez Łukaszenkę o powołaniu trzeciego dowództwa operacyjnego, dowództwa operacyjnego Południe. Obecnie, w zasadzie do tej pory na Białorusi od 2001 roku istniały 2 dowództwa, Zachód i Północny Zachód. One oczywiście tutaj sięgając wstecz powstały na bazie dawnych komponentów armijnych, które stacjonowało jeszcze na Białorusi za czasów Związku Radzieckiego, kiedy Białoruś była białoruskim okręgiem wojskowym, ale tutaj za dużo byłoby szczegółów, żeby się wdawać w tą przeszłość. To będzie wyzwanie dla Białorusi o tyle, że na razie nie ma zapowiedzi, żeby państwo to przeznaczało więcej niż przeznacza na siły zbrojne. To obecnie to jest około 1,5% PKB, niewielkiego w sumie tak naprawdę. To mniej więcej szacunki zawsze były, że na białoruską armię jest przeznaczane około 500 milionów dolarów rocznie, plus minus. I druga rzecz to jest oczywiście kwestia
mówienia coraz częściej o Białorusi jako o państwie jądrowym. Pytanie oczywiście, czy tutaj Łukaszence nie została wyznaczona pewna rola. Natomiast w trakcie ostatniej wizyty Łukaszenki w Rosji trzydniowej, częściowo nieformalnej, częściowo sformalizowanej, między innymi toczył się taki dialog pomiędzy Łukaszenką a Putinem. No i padło stwierdzenie, że na Białorusi zostaną dostarczone systemy, w zasadzie one już są, systemy Iskander-M, które są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych i chodziło też o modernizację bombowców Su-25. Tak, a powiedziałeś, że toczył się dialog, to znaczy, że nie było jeszcze takiej jasnej decyzji, tak nie, na pewno to znaczy, się stanie, to takie narzędzie propagandowe. To jest takie trochę propagandowe narzędzie, to znaczy ja się zawsze śmieję, że tak samo jak w rosyjskiej telewizji można zobaczyć obrazki, tak jak my teraz rozmawiamy naprzeciwko siebie, a to na przykład Putin rozmawia z jakimś ministrem albo gubernatorem. Dużo krótszy stół mam niż Nie, Putin. Tam jest krótki stół. Właśnie wbrew pozorom jest krótki stół dla sojuszników rosyjskich. Tak bym to ale określiła. To już tutaj nie korzysta z tego długiego? Na razie nie, bo korzystał tylko wtedy, kiedy partnerzy, z którymi rozmawiał, nie chciał się poddać testowi na COVID rosyjskiemu. Okay. A tutaj akurat było to dość jasno sformułowane, że jakby no, niekoniecznie przywódcy państw zachodnich chcieli, żeby ich DNA się znalazło w rękach rosyjskich FSB, tak, w dużym uproszczeniu. Więc wracając, to są takie dialogi, kiedy tutaj Putin nad papierami siedzi pochylony, zadaje pytania, tu są odpowiedzi, oczywiście wszystko, wiadomo, jest tak spontaniczne, że aż trzeszczy. I sądzę, jest że właśnie... Live. Może live nie, ale no, telewizyjne na pewno. Natomiast w przypadku właśnie tych konferencji z Łukaszenką, to jest też sytuacja, w której obaj siedzą, między nimi mały stolik albo i nie, dwa fotele i jest rozmowa na temat tego, co wspólnie Rosja z Białorusią nie zrobi. Oczywiście obaj sypią liczbami jak z rękawa. Tu Łukaszenka się pomylił, powiedział o Su-35, których na Białorusi w ogóle nie ma, ale to jakby inna historia. Tu go Putin poprawia, że to nie ten typ samolotu, więc tak, czasami można się trochę uśmiechnąć, tak samo zresztą jak przy okazji wszystkich tych bezpośrednich linii, gdzie tak samo na przykład Putin potrafił jak z rękawa strzelać cenami marchewki albo innych dóbr, gdzie sądzę, że raczej tego się nie zna na pamięć, znaczy w sensie bardzo spontaniczna odpowiedź na bardzo spontaniczne pytanie. Ale nasi politycy też ale wracając, ćwiczą. Oczywiście tworzenie tego dowództwa południowego na Białorusi, ono jest moim zdaniem na zapotrzebowanie Federacji Rosyjskiej. To znaczy, to też pokazuje niestety, że Rosja całkowicie nie wyklucza tego, że będzie podejmowała działania dalsze w stosunku do Ukrainy. Działania takie, które widzieliśmy na początku tej fazy wojny. Czyli że będzie intensywnie atakować z terytorium Ukrainy. Z terytorium Białorusi. Przepraszam, z terytorium Białorusi. Oczywiście. Terytorium Ukrainy. Bo oczywiście zaatakowanie zachodniej Ukrainy, w tym stolicy Kijowa, jest w zasadzie niemożliwe, jeżeli myślimy o wojnie konwencjonalnej, bez wykorzystania terytorium Białorusi. Czy twoim zdaniem to dzisiaj jest możliwe? Dzisiaj nie. Natomiast nie jestem przekonana, że się nie... A dlaczego dzisiaj nie? Dlatego dzisiaj nie, bo ewidentnie Rosja skoncentrowała się na czterech obwodach południowo-wschodniej Ukrainy, które coraz więcej na to wskazuje, będzie chciała włączyć do Federacji Rosyjskiej, a co najmniej obwód chersoński, bo tam już tak zwane władze, okupacyjne władze, na przykład prowadzą spis ludności właśnie pod referendum, cudzysłów referendum, które miałoby się odbyć jesienią tego roku, o wstąpieniu właśnie tego regionu, czy przyłączeniu tego regionu do Federacji Rosyjskiej. Więc myślę, że na razie koncentrują się na tym, żeby faktycznie osiągnąć granicę tych obwodów. Jest to też ważne z kilku punktów widzenia, choćby właśnie Zaporoska elektrownia atomowa, która zapewni energię elektryczną w zasadzie dla całego Donbasu, choćby zakłady Motor Siege. Owszem, one zostały zbombardowane, ale wnioski są takie, że być może udałoby się tam przywrócić część linii produkcyjnych. Więc to wszystko ma istotne znaczenie. Więc mówię na razie nie. Myślę, że do końca tego roku raczej nie, chociaż oczywiście mogę się bardzo w tym momencie pomylić. Natomiast biorąc pod uwagę też, że dość mocno siły zbrojne Białorusi ćwiczyły logistykę, no to nie jest prognostyk, który by kazał myśleć o tym, że Rosjanie zupełnie ten północny kierunek odpuścili. A jakie jest niebezpieczeństwo, że Białoruś włączy się do wojny i wyśle swoje
białoruskie wojska? Myślę, że mimo wszystko białoruskie wojska raczej nie. Raczej ciągle, przynajmniej dopóki Aleksandr Łukaszenka, no dla nas on nie jest prezydentem, ale pełni funkcję prezydenta, to raczej nie podejrzewam, żeby chciał wysyłać swoich żołnierzy. A Putin go nie zmusi? Może próbować, tylko obawiam się, że to się może skończyć faktycznie realnym buntem w siłach zbrojnych Białorusi. Bo jako żywo dowódcy tamtejsi znają mniej więcej zdolności bojowe swoich żołnierzy, wiedzą jaki mają sprzęt i raczej nikt nie chce być kaczką na polowaniu. A teraz nawet właśnie ukazało się sporo materiał na temat wojsk pancernych białoruskich. Owszem, bardzo rozbudowane liczebnie, ale tak naprawdę bazujące na T-72 jeszcze z lat 80. I wszyscy podkreślają, że właśnie Ukraina pokazała, że Javeliny sobie bardzo łatwo radzą z tego rodzaju uzbrojeniem, więc niekoniecznie siła w liczbach, ale siła też jest w technologii. I tych przykładów można mnożyć. Oczywiście też społeczeństwo białoruskie, które jest antywojennym społeczeństwem. Nawet ci, którzy popierają Łukaszenkę, jednak nie prą do wojny. To jest multum czynników i sądzę, że Łukaszenka by powiedział Putinowi wprost, na zasadzie Wowa, nie zmuszaj mnie do tego, bo będziesz miał problem wewnętrzny na Białorusi, bo nie wiem, czy będę w stanie okiełznać własne społeczeństwo i swoje siły zbrojne. A skąd te informacje, które wypuszczają władze ukraińskie, MON białoruski, jeden z członków rządu Ukrainy mówił o tym, że jakby spodziewa się, że do tego może dojść, a białoruski MON z kolei informował niedawno, że rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem tak zwanych komisariatów wojskowych na granicy z Ukrainą. To, że są ćwiczenia na granicy z Ukrainą, to nie dziwi. Też między innymi to jest powodowane potrzebami powstającego nowego dowództwa operacyjnego. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, na którą też musimy zwrócić uwagę, to są komunikaty faktycznie ukraińskiego sztabu generalnego albo Ministerstwa Obrony, bo czasami to jest jedna instytucja, czasami druga. Na razie jest podkreślane, że nie widzą zagrożenia ze strony Białorusi. No i też warto zwrócić uwagę na zdolności bojowe tych sił zbrojnych, bo to jest, szacuje się, około 45 tysięcy, 45, czasami w niektórych źródłach 48 tysięcy żołnierzy i oficerów. To znowu nie jest aż tak bardzo dużo, tym bardziej, że no Białoruś nie odsłoni granicy z państwami natowskimi, więc jakby ma do dyspozycji no, w najlepszym razie 1/3 tego potencjału. Dlatego słabo wyposażoną i z, jak rozumiem, z bardzo słabym morale, kompletnie myślę, niechętną że do walki. Częściowo tak i tutaj też byłaby kwestia właśnie tego, co zrobić z poborowymi, czy ich w ogóle wysyłać, czy nie. Mhm. A jakie są nastroje dzisiaj na Białorusi? No, pamiętam jeszcze całkiem niedawno, chociaż wydaje się, że to już historycznie było w ogóle w innej epoce, prawda? Że największym problemem Europy Środkowej, czy Europy Wschodniej niż Środkowej były demonstracje w Mińsku i w innych miastach, bunt przeciwko Łukaszence. Dzisiaj tych demonstracji nie ma, ale czy wiemy coś na temat nastrojów, na temat planów opozycji, na temat tego, co chcą zrobić? No więc tak, jeśli chodzi o nastroje, jest bardzo trudno to oszacować, dlatego że bardzo trudno prowadzi się obecnie badania socjologiczne na Białorusi. Zresztą od 2016 roku, kiedy NISEP, taki dobry ośrodek badawczy, został zlikwidowany, w zasadzie nie mamy tego rodzaju informacji. Trochę oczywiście prowadzonych jest przez Belarusian Analytical Workroom, którego szef pracuje w Warszawie też ze względów bezpieczeństwa. Trochę mieliśmy do czynienia z wynikami Chatham House, właśnie między innymi dotyczącymi poparcia dla udziału sił zbrojnych Białorusi w wojnie na Ukrainie. Natomiast to, co możemy dostrzegać z tych właśnie informacji, które mamy, że społeczeństwo białoruskie ciągle jest bardzo podzielone, że większość nadal jest antyłukaszenkowska. Ale też to pokazuje, że spora część Białorusinów decyduje się na wyjazd z tego kraju. Akurat dzisiaj Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował dane, że bardzo istotnie wzrosła liczba kart pobytu dla obywateli Białorusi w Polsce. Tak, od 2021 roku, a w zasadzie nawet od końca 2020. Obecnie Białorusini są drugą co do wielkości
mniejszością, nie mówię tutaj o tej mniejszości, która jest jakby taką naszą tradycyjną mniejszością, ale drugą mniejszością pod względem migrantów, to jest ponad 50 tysięcy wydanych kart pobytu. Oczywiście i większość, ponad 70% to są osoby poniżej 40 roku życia, co też pokazuje, że teoretycznie oni się powiedzmy bardziej łapią jako migranci zarobkowi, tak pewnie i statystyki pokazują, natomiast za tymi decyzjami bardzo często stoi polityka i obawa o prowadzenie własnego biznesu, obawa o rodzinę, o to, że na przykład 13-letni syn jest na tyle wysoki, że mogą go wziąć za starszego i może po prostu nie wrócić z jakiejś imprezy czy spotkania ze znajomymi. Więc na pewno tego strachu jest dużo. To, co widać bardzo mocno, to jest bardzo rozkręcona spirala represji. Właśnie, czy te represje się zwiększyły, czy trochę ustąpiły? One się zwiększyły i to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tych demonstracji praktycznie nie ma. Minimalne demonstracje były tuż po wybuchu tej fazy wojny. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że 27 lutego kończyło się na Białorusi głosowanie w sprawie zmian w konstytucji. Mówię kończyło się, bo Białoruś ma dobrą tradycję organizowania tak zwanych wyborów, które trwają prawie cały tydzień. To jest przedterminowe głosowanie, tak średnio, statystycznie, zgodnie z tym, co podaje oczywiście białoruska statystyka. 1/3 obywateli głosuje w tym czasie. Wiadomo, cuda nad urną się dzieją, więc jest wygodnie te głosy po prostu wymieniać. Natomiast to był jedyny element, kiedy Białorusini protestowali w większych grupach, właśnie choćby w tych obwodowych komisjach wyborczych, kiedy stali w kolejkach do głosowania. Ale trudno się dziwić, w zasadzie nie istnieją, zostały zlikwidowane niezależne media białoruskie. Część redaktorów naczelnych czeka na wyroki, niekiedy będą to bardzo wysokie wyroki. Część oczywiście prowadzi działalność, czy próbuje prowadzić działalność z zagranicy, ale bardzo duże, dobre media niestety musiały przerwać swoją działalność, więc jakby jest utrata też takiej swobody dostępu do niezależnej informacji. To jest kolejny element. I kolejny element to jest likwidacja w większości organizacji pozarządowych, nawet tych, które nie zajmowały się polityką, bo wcześniej powiedzmy te apolityczne, one jeszcze miały jakiś tam manewr i możliwość prowadzenia działalności, plus oczywiście ciągle rosnąca liczba więźniów politycznych, to jest chyba ponad 1200 osób obecnie. A czy wiemy coś o tym, jak Białorusini reagowali na wojnę, na agresję rosyjską, na Ukrainę? Raczej negatywnie i to dość mocno. Ja pomijam ten sondaż, który mówił wyraźnie, że ponad 90% społeczeństwa była przeciwko udziałowi sił zbrojnych Białorusi. Pokazały się badania, które mówią, że inaczej reagują oczywiście zwolennicy Łukaszenki, inaczej jego przeciwnicy, co jakby nie dziwi. Ale też warto zwrócić uwagę, że jednak minimalnie powstał ten ruch partyzancki, że jest batalion imienia Kastusia Kalinowskiego, który walczy po stronie ukraińskiej, tworzony jest drugi, Pachonia, więc też sporo Białorusinów zdecydowało się... Jest tworzony kolejny, tak? Tak. Jak duża to jest jednostka? Obecnie to bodajże, jeśli chodzi o Kalinowskiego, to jest wielkość pułku, jeśli mnie pamięć nie myli, ale tutaj prawdę powiedziawszy musiałabym sprawdzić i chyba... Ale jakiego rzędu to jest? Chodzi mi o to, ile łącznie tych ludzi jest? To jest kilka tysięcy osób w tym momencie. To znaczy... Dobrze, to znaczy, że te kilka tysięcy osób, zakładając, że większość z nich przeżyje, jest, no powiedziało się, jednoznacznie, tak bardzo jednoznacznie, jak tylko można, ale to znaczy, że oni będą mieć broń. I będą wyzwaniem dla służb białoruskich. I za jakiś czas, jak wrócą, to jest... Jeżeli po drugiej stronie jest armia, która jest powiedzmy 10 razy większa, nawet 10 razy większa, niezdeterminowana, ze złym morale, no to jest poważny problem. A poza wszystkim pojechali tylko ci, którzy mogli sobie też na to pozwolić z wielu względów, tak? To znaczy myślę, że zresztą to było widoczne, no nie jest tajemnicą, że w Warszawie jest jedno z centrów rekrutacyjnych i przez Warszawę ci Białorusini jadą walczyć. I też nie wszyscy są dopuszczani, też SBU weryfikuje te osoby częściowo, no bo oczywiście obawy są przed prowokacjami. A czy słychać coś o jakichś ruchach takich, o jakich słychać było na samym początku, jakichś takich działaniach partyzanckich na Białorusi? Było tego trochę, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teraz parlament białoruski, który rzadko ma coś do powiedzenia, ale jednak ma, zmienił kwalifikację terroryzm, pod który to paragraf podchodzi taka działalność, zagrożona karą śmierci, która jest wykonywana na Białorusi.
czyli przestawisz zwrotnicę, KGB cię złapie i zostajesz rozstrzelany. To myślę, że to chyba wszyscy mamy ciarki, jak o tym myślimy. To nie jest nawet dożywocie. To nie jest coś, co przy zmianie władzy można liczyć na amnestię. Nie, tutaj nic takiego nie ma miejsca, a te wyroki są wykonywane. Czyli podsumowując, Białoruś dalej jest w pełnej orbicie Rosji, ale nie jest tak, że Putin może liczyć na udział armii białoruskiej w wojnie, natomiast może liczyć na to, że z terytorium Białorusi, jeśli zdecyduje się to za jakiś czas, kilka miesięcy, może zaatakować Ukrainę, a nastroje wewnątrz Białorusi są mało przychylne Łukaszence i prędzej czy później pewnie możemy spodziewać się powrotu do jakiejś rebelii antyłukaszenkowskiej. Podejrzewam, że tak, ale tutaj znowu klucz leży w Moskwie. To znaczy, jak się będzie dalej rozwijała sytuacja polityczna tamtejsza. I to też pokazuje, jak bardzo duże znaczenie ma zwycięstwo Ukrainy, jak bardzo duże znaczenie ma ta heroiczna obrona Ukraińców, bo to rzutuje nie tylko na ich państwo, to rzutuje na cały region, aczkolwiek też Ukraińcy z Białorusinami, też ich czeka spora, długa droga potem do zastanowienia się, co dalej my razem. Natomiast sporo było apeli takich niezależnych Białorusinów. Jeden taki tekst, który zakończył się słowami dobrego eksperta też do spraw bezpieczeństwa, który napisał: drodzy Ukraińcy, przebaczcie nam, jeśli potraficie. Więc to też pokazuje, że jakby no, będzie sporo wyzwań i to właśnie ta Białoruś, która zawsze była postrzegana w regionie jako to państwo, które naprawdę jest antywojennie nastawione. I to faktycznie w rozmowach z Białorusinami było widać, bo jednak pamięć w ich perspektywie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, II Wojny Światowej jest bardzo żywa. Jest o wiele bardziej żywa, niż sobie potrafimy nawet to w Polsce wyobrazić. Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję Państwu. To wszystko na dziś. Oglądajcie, subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl. Zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.